Z tej strony Rafał Schreiner, założyciel agencji marketingowej SEO-SEM UnixSEO i dzisiaj moim gościem jest Gabi Lupa. Gabi pełni rolę Head of Marketing w CYDLI, gdzie łączą proces nauki z tym, jak najlepiej reaguje ludzki umysł. Ponadto Gabi opowie nam dzisiaj, jak wdrożyć neuromarketing w siebie w kampaniach, aby osiągać lepsze wyniki finansowe. Cześć i witaj. Cześć, dzięki za zaproszenie. Zacznijmy może tak w ogóle. Jakie są główne założenia i cele neuromarketingu, bo to jest coś mega, mega ciekawego, a praktycznie żadna agencja nie ma tak do tego dostępu. Raczej opieramy się na badaniach, o tym, co jest, na tym, co jest w sieci. To jest taka wiedza ogólnodostępna, a nie skrojona, że tak powiem, pod każdą firmę stosowna. No, neuromarketing tak naprawdę pozwala zweryfikować te wszystkie założenia, które mieliśmy w marketingu, które my się domyślaliśmy, że prawdopodobnie jakby mamy taki efekt, bo coś takiego zadziałało. I jakby staramy się tworzyć te reguły, no bo dzięki temu łatwiej nam jest wykonywać swoją pracę. Neuromarketing teraz przy rozwoju tej neurotechnologii, który właśnie obecnie się odbywa, pozwala to badać i mierzyć i to daje jakby super wgląd, a to już nie polega na zgadywaniu, że tak mi się to wydaje, że to dlatego zadziałało i pewnie dlatego tak jest, a to możemy po prostu zbadać. Jakie są założenia? Jedno z takich głównych założeń neuromarketingu jest to, że my podejmujemy większość decyzji w tej strefie nieświadomej, podświadomej i tylko jakby niewielki ułamek tego jest w tej wersji świadomej. I wiele konsumentów, no też my też jako marketerzy też jesteśmy się konsumentami, więc tak. Też ta perspektywa pozwala też, bo jeżeli się wczujemy w to, to faktycznie my chcemy wierzyć w to, że wszystkie decyzje, które podejmujemy, one są w pełni racjonalne, że one zostały słusznie podejrzane, że to była dobra decyzja, jeśli nam nie wyszło, to była taka i taka lekcja. No a to tak niestety no, nie do końca tak jest i trudno jest nam się z tym pogodzić. Zresztą jak są założenia właśnie tego racjonalnego konsumenta, bo bardzo długo właśnie był ten nurt, że badało się tego konsumenta, że on jest taką racjonalną istotą, to właśnie jedno z tych założeń jest to, że ten racjonalny konsument też powinien być świadomy tego, że emocje też wpływają na nasze decyzje. Więc to jest właśnie to jedno z założeń neuromarketingu, czyli że te emocje mają wpływ na nasze decyzje. I jeżeli z tym się pogodzimy i zaczniemy to badać, no to będziemy w stanie też zarządzać tymi emocjami, to tak z punktu konsumenta, a z punktu działań marketingowych mniej strzelać i zgadywać, a więcej jakby tych właśnie dowodów na to, jak możemy ulepszać swoje działania. No tak, fajnie to podsumowałaś. Ja dodam, że my właśnie chcemy wydawać się racjonalni, czy nam się wydaje, że my jesteśmy racjonalni, ale wiemy, że to tak nie działa i dopiero jak już jesteśmy po takich, nie mówię tutaj o dużych zakupach, ale po mniejszych takich, które nie są na tyle obciążające, to często kupujemy emocjonalnie, a dopiero później dogrywamy sobie logikę, ten racjonalizm, tak. Że okej, okay, jest taki, tak, no to dlatego kupiłem, bo na przykład tego bardzo potrzebuję, a nie to, że mi się spodobało, czy reklama była fajna. Tak, tak, właśnie często eksperci od neuromarketingu mówią, że my raczej racjonalizujemy to, co powiedziałeś, bo jesteśmy takimi racjonalizatorami, że widzimy ten produkt, no i pewnie kupiłam go, no bo wygląda porządnie, cena jest adekwatna i ja sobie to po prostu zaczynam tak tłumaczyć. Często też ostatnio właśnie było badanie dotyczące właśnie wpływu kofeiny na nasze zachowania zakupowe i wiesz, taka no, drobna rzecz, jak wypicie kawę przed zakupami, już wpływa na to, jakie decyzje podejmujemy, czego ludzie sobie, no skąd mają wiedzieć, to bo kawa ma kofeinę, kofeina wpływa na poziom dopaminy i w ten sposób stajemy się, lepiej się czujemy. Więc idziemy sobie na te zakupy i nagle się okazuje, że wychodzimy nie tylko z większą liczbą produktów, ale też więcej wydajemy. I właśnie było robione badanie właśnie w trzech sklepach,
gdzie podawali właśnie tym osobom badane właśnie kofeinę przed zakupami i napoje bezkofeinowe, i te osoby, które właśnie piły tą kofeinę, wydawały po prostu więcej, kupowały więcej. No ja na przykład dla bezpieczeństwa nie piję kawy, bo ja wiem, że jakby wszystko to, co zachodzi w mózgu, to są procesy chemiczno-biologiczno-elektryczne. Jeśli my sobie uświadomimy to, że to tam się wszystko jakby fizycznie zmienia i poziom hormonów też właśnie wpływa też na to, jakie emocje odczuwamy, no to jakby zmienia się perspektywa. To tak samo, wiesz, jak jest takie powiedzenie, żeby nie chodzić głodnym na zakupy. I tak, zawsze, tak. Kiedy ja łamię tą zasadę, to nagle wracam do domu i mam masę jakichś słodyczy, chipsów, rzeczy, których normalnie bym nie kupił, a tak, jakoś się znalazły, tak, w tym koszyku i ktoś na ręce nie zapłacił. Tak, tak, tak. Zakupy też impulsywne są takim dowodem jakby na to, że no my te emocjonalne decyzje, te zakupowe też podejmujemy. I jakby wypierając się tego, no to też jakby zaniedbujemy ten obraz rzeczywisty, który mamy. A to już jest niedobrze też ze względu na nasz portfel, ale też ze względu właśnie na pracę, którą wykonujemy będąc w marketingu. A tak dla osób, które w ogóle nie bardzo znają neuromarketing i metody, to właśnie jakie techniki czy jakie metody najczęściej stosuje się w tego typu badaniach, że możemy po prostu dzięki temu później badać reakcję mózgu konsumentów? To tak, jeśli chodzi o techniki neuromarketingowe, to poszło mocno, właśnie jestem, poszły w rozwój jakby tych technologii, dzięki temu jakby my możemy teraz zbierać dokładniejsze dane, lepszej jakości i wygodniej, bo kiedyś to było tak właśnie, jak jeszcze właśnie Roger napisał tą książkę, no to wszystko właściwie zaczęło się w 2002 roku, kiedy właśnie tam jedna z agencji właśnie wprowadziła do swoich usług właśnie badanie za pomocą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego, fMRI. Niektórzy mogli brać właśnie udział w takich badaniach u lekarza, że wjeżdża się do takiej tuby na łóżku, lekarz mówi, proszę się nie ruszać, tam wjeżdżamy, no i za pomocą tego pola elektromagnetycznego jest badana aktywność mózgu i dzięki temu przepływowi krwi można zobaczyć właśnie tą aktywność mózgu i zobaczyć później za pomocą sztucznej inteligencji, która znajduje neurokorelanty i w ten sposób wyciągnąć wnioski. Ale no, powiedzmy, że takie wjeżdżanie do tuby, no to nie dość, że to rozwiązanie jest bardzo, bardzo, bardzo drogie. Jeszcze tam jest pole elektromagnetyczne, które wiąże się jeszcze z przygotowaniem środowiska, w którym jest, musi być jakby to urządzenie tam ustawione, jeszcze to, że taki właśnie badany nie może się ruszać, to jest kłopotliwe. No wyobraźmy sobie, jesteś właśnie tak agencją i zapraszamy właśnie tutaj i mamy ten, no to jest to trudne, no bo można owszem odtworzyć muzykę w takiej tubie, no ale jeżeli mówimy proszę się nie ruszać, to jest mało naturalne. Więc powstały jeszcze w międzyczasie FNIRS, to jest funkcjonalna spektroskopia bliskie podczerwienie i to tak ogólnie mówiąc chodzi o to, że my wpuszczamy takie światełko, patrzymy ile tego światełka zostało pochłonięte przez hemoglobinę. Prawdopodobnie tam było większe zużycie tlenu, więc była tam, wytworzyła się aktywność między neuronami i znowu te dane są przesyłane. Dostarcza się, karmi się nią sztuczną inteligencję, sztuczna inteligencja znajduje te neurokorelanty i jest ta aktywność właśnie mózgu. FNIRS jest już teraz w wersji mobilnej, a przypomina taki czepek z monetami, do których są przypinane kabelki, taki warkocz się z tyłu tworzy. I jest też w wersji mobilnej, czasami wrzucają jeszcze do plecaczka, żeby taka osoba mogła poruszać się na przykład po sklepie i w ten sposób. No tak, to jest dużo łatwiejsze niż poruszanie się po sklepie, kiedy jest się w tubie. Tak, 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 jest dokładnie. I jeszcze przygotowałam właśnie z EEG, żeby też pokazać, to jest taka wersja też mobilna, to jest EEG, czyli elektroencefalografia. Niektórzy badani też jakby będą tu lekarze też mogli być badani właśnie za pomocą właśnie EEG i to się zakłada jak koronę na głowę i tutaj mamy właśnie tutaj za pomocą właśnie tych miejsc bada się w jaki sposób właśnie
nasz, przepraszam, brakuje mi słów, chodzi o to, że na powierzchni głowy bada się właśnie, jak te procesy elektryczne zachodzą w głowie. I chodzi o to, że my przez to jakby nie musimy się dostawać do tej głowy, tylko na powierzchni mierzy się to i w ten sposób właśnie też karmiąc jakby sztuczną inteligencję można, można właśnie wyciągać wnioski. I to jeśli chodzi o takie najpopularniejsze metody obrazowania, właśnie mierzenia aktywności mózgu, to są właśnie te, czyli fMRI, fMIRS i EEG. EEG jest najbardziej dostępne, a teraz właśnie wypuszczają takie modele, że właśnie można sobie taki model trochę subskrypcyjnym kupić, bo jeszcze trzeba dojrzeć do tego oprogramowania, które no niestety czasami cena zbija z nóg, jeżeli no wszystkim tak. Tym badaniem miało się właśnie, mielibyśmy zrobić te badania, więc no jest to dosyć kosztowna zabawa, ale dokładna. Innym rozwiązaniem jest właśnie eye tracking i tutaj jest w postaci okularów. Są też w formie belki, pod komputerem się montuje po to, żeby obserwować ruch gałek ocznych. Dzięki temu można zobaczyć właśnie, gdzie dana osoba patrzy, jak długo zatrzymuje wzrok na danym elemencie, gdzie przeskakuje ten wzrok, bo my na bieżąco nie jesteśmy w stanie monitorować, co zwróciło naszą uwagę. My zapamiętujemy tak naprawdę niektóre rzeczy, tak teraz na przykład rozmawiamy, to jakby wiele rzeczy nas otacza i staramy się jakby skupiać się na rozmowie, ale też mamy jeszcze inne rzeczy, które nasz mózg musi przez cały czas monitorować, czy nic nie zagraża naszemu życiu. Gotowy rozwinąć swój biznes z Unixeo? Przyspiesz i wrzuć wyższy bieg. Bez znaczenia, czy prowadzisz duży e-commerce, czy lokalną firmę usługową. Za pomocą Google Ads, kampanii social media, w tym Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram i innych, a także pozycjonując organicznie w wyszukiwarkach, Unixeo jest w stanie regularnie dowozić Tobie nowych klientów. Podejmij współpracę z najlepszym partnerem już teraz. Wejdź na unixeo.pl i wypełnij formularz. Przetrwać za wszelką cenę, więc czasami to taki najprostszy przykład to jest jak na przykład coś spada i my nagle odruchowo łapiemy. My zanim w ogóle przeanalizowaliśmy, że to zaczęło się ruszać, to nasz mózg już wychwycił to. Więc eye tracking no to właśnie pozwala monitorować i też patrzeć oczami konsumenta, na co zwraca uwagę, na przykład oglądając produkt, czy półki, czy będą poruszać się po aplikacji i tak dalej. Więc to jest eye tracking, jeszcze mamy GSR, czyli badanie reakcji skórno-galwanicznej. Jak na przykład się stresujemy, to po co nam się ręce na przykład? Więc wtedy gruczoły potowe, one wytwarzają właśnie tą reakcję i w ten sposób można badać właśnie, jak badani właśnie reagują na różne bodźce w przypadku marketingu, bodźce marketingowe. To zazwyczaj jest jako taki dodatek, bo każdy z nas inaczej reaguje. W sensie jednej osoby będą się pociły ręce, innej osobie na przykład ściśnie gardło albo żołądek, to zależy. To w przypadku stresu, bo to tak najłatwiej wytłumaczyć. Jeszcze mamy EKG, czyli jak serduszko bije. Tutaj no, musi zajść duża jakby ta zmiana, żeby nam szybciej zabiło serduszko. No i też to na przykład, jak my się czujemy danego dnia, też może wpływać na wyniki badań, więc dlatego badacze zazwyczaj łączą te metody po to, żeby uzyskać pełniejszy obraz. De facto w takich badaniach neuromarketingowych taką podstawką to jest właśnie eye tracking i EEG, no bo łatwo jest to zamontować, bo jeżeli my mamy okulary na uszach, no to zostaje miejsce jeszcze na głowie, więc łatwo jest to zamontować, więc dzięki temu można zobaczyć, gdzie ta uwaga przeskakiwała, gdzie się zatrzymywała, jak długo, a za pomocą EEG można jeszcze właśnie sprawdzić ten poziom zainteresowania, skupienia, czy to były pozytywne emocje, czy negatywne. Kiedyś właśnie ostatnio właśnie pisałam w artykule o tym, że był przycisk na stronie. No i w eye trackingu wyszło, że super, że ludzie tam patrzą, że
oni faktycznie go zauważają. Przycisk jest ważny pod kątem właśnie tej konwersji, jeśli chcemy, żeby te osoby wykonały tą akcję, którą sobie zaplanowaliśmy. I fajnie, weszła strona na produkcję, a później się okazało, że ludzie w to nie klikają. Dlaczego oni zwracali uwagę na ten element? No okazało się, że on był dziwny dla nich. Jeżeli coś jest dla nas dziwne, to my się temu przyglądamy. Na e-trackingu było faktycznie, można było to zobaczyć, EEG pozwala jakby zmierzyć, co to są za emocje, jakie emocje wiążą się z tym danym elementem. Tutaj w tym przypadku to właśnie był przycisk. Więc tak z tych technik neuromarketingowych, takich najpopularniejszych, to są właśnie te. No kiedyś to wyglądało właśnie tak, że albo się wjeżdżało do tej tuby i proszę się nie ruszać, albo eye tracking był taki, że była taka ramka dookoła głowy i opierało się pod bródek i mówiło się, to teraz proszę się nie ruszać i w miarę naturalny sposób oglądać tą stronę internetową, no nie? No i to nie jest naturalne, jak to ma być naturalne w tej całej sytuacji? Zwłaszcza, że trzeba też sprawić, żeby ci badani czuli się swobodnie, bo to też wpływa na badania. Tak, dokładnie, z czasem oni powinni czuć się podczas badania tak, że zapominałem, że to jest badanie i wszystkie reakcje są naturalne. Tak. Jeśli o to chodzi, to tutaj możemy wchodzić głęboko w błędy poznawcze i heurystyki, bo ja akurat w tym się tak na maksa specjalizuję, ale mamy też takie jak na przykład efekt badanych, efekt obserwatora, efekt naukowca, więc to też często jest tak, że osoba, która bada, ma jakiś swój bias przed badaniem, i celowo też może w pewien sposób tymi wynikami manipulować tak samo badani. Oni też mogą, jeśli będą w nieodpowiedni sposób przygotowani do tego badania, albo zastosuje się jakiś efekt torowania, primingu niewłaściwy, że mają się w pewien sposób zachowywać, to oni podczas tego badania będą się tak zachowywać i no niestety badanie nie da nam zbyt dużo informacji. No, to jest problematyczne. A jeszcze właśnie tak a propos tego, co mówisz, jak masz badania neuromarketingowe, na przykład miałam takie pytanie, na co jeśli ktoś bardzo się stresuje, no nie? I czy to wpływa na badania? No wpływa. Ale wtedy ma badania neuromarketingowe, bierzesz sobie tą ścieżkę, w której jest ten poziom stresu i patrzysz, jaka jest różnica później. Więc jesteś w stanie jakby to wyrównać, żeby nie wpływało to na efekt jakby całego badania. Bo tak, to niestety jest to wtedy tylko droga zabawa. No. Tak, dokładnie. A w jaki sposób, jakbyśmy mieli tak wchodzić już bardziej w szczegóły, to w jaki sposób badania neuromarketingowe mogą wpływać właśnie na rozwój strategii marketingowych? A jak mogłyby nie wpływać? No, tak, ale myślimy... załóżmy, zgłasza się do, na przykład do Was firma, która by chciała... No właśnie, i co by chciała? Badać adsy, badać reakcje na reklamy, czy może na to, jak użytkownicy, jakie mają odczucia po kontakcie ze stroną, czy może z produktem, czy z usługą, czy z biurem obsługi klienta? Co najczęściej w ogóle się dzieje? Tak. Wszystko to, co mówisz de facto, bo tam wszędzie są emocje i wszędzie chcemy jakby zobaczyć, czy to zostało dobrze zaprojektowane, no bo de facto chcemy tak zaprojektować cały proces, żeby ten, jakby od dowiedzenia się jakby o tym produkcie, po włożenie jakby tego produktu do koszyka, po zakup i też z niego korzystania, żeby to przechodziło płynnie i jednocześnie, żeby jakby nie wywoływało przynajmniej zbyt dużych tych negatywnych emocji. Tak na przykład są produkty, ja taki zawsze standardowy przykład, ale jak są produkty na przykład Apple'a, albo jak one są zaprojektowane od A do Z i to jak oni mają zrobione te kampanie, to wszystko jest przemyślane, plus no już nawet jak otwierasz to opakowanie, to już po prostu są takie, to jest przyjemne, a jeżeli coś tam się kojarzy z tym, z przyjemnością, to my już inaczej jakby odbieramy. Kiedyś zwracałam właśnie fotel do Ikei, ja byłam w szoku, bo oni w ogóle się mnie nie pytali, co się wydarzyło, jak to się wydarzyło, czy to na pewno była moja wina, czy produkt był wadliwy, tylko pan po prostu powiedział, że proszę to postawić i już było jakby finalizacja. Więc to wszystko wpływa. Więc jeśli chodzi o te badania neuromarketingowe, to wszędzie tam, gdzie są emocje i tam, gdzie chcemy zbadać tą reakcję, to generalnie można to większość tych rzeczy badać. Tak najprościej, najszybciej będziemy przytoczyć przykład właśnie tych kampanii.
bo już sam fakt jakby kadrowania na przykład postaci, to co jest pokazywane na ekranie, co dany właśnie klient widzi, no za pomocą tego eye trackingu EEG można badać, na co zwraca uwagę, gdzie ta jego uwaga przechodzi, jak długo się zatrzyma, już są nawet różnice na poziomie, na przykład jak masz grupę, bada się kobiet i mężczyzn, w jaki sposób oni reagują, bo inaczej postrzegamy to. A cały marketing właściwie opiera się na percepcji. A percepcja w dużej mierze zależy od tego, od tych osób i od kreacji, jak my to pokażemy i czy dotrzemy właśnie z tym przekazem do tych osób. Więc w takiej kampanii na przykład właśnie mierzy się ten poziom aktywności, co by było pozytywne, co negatywne. My też dużo właśnie opisujemy tych case'ów też w ogóle w branży marketingowej też wszystkich agencji, żeby to było w jednym miejscu, żeby każdy mógł jakby korzystać z tego. I już samo to, czy na przykład postać chciała, były dwie wersje. Jedna postać miała odlecieć balonem, a w drugiej wersji było, że skacze na trampolinie. Tam była przepaść i teraz jak była trampolina, to wzbudzało negatywne emocje, bo co odbiorca sobie podświadomie myślał? No myślał, że zaraz ci bohaterowie spadną z tego klifu. Podczas gdy jak mamy balon, to ten balon się unosi, więc szczęśliwie odlecą, więc to są pozytywne emocje. Więc tak, jeśli chodzi o te kampanie, to na przykład właśnie można w ten sposób, DKMS na przykład miał swoją kampanię, którą właśnie dzięki badaniom udało im się skrócić, tak wykadrować, że było większe bliższą tą więź jakby z relacje nawiązali właśnie z odbiorcą, a to ma później na zaangażowanie właśnie na przykład oddawanie szpiku kostnego, bo nie mają te akcje. Więc już chociażby na poziomie tych kampanii społeczno-zdrowotnych to jest jakby bezcenna wiedza, a jeśli chodzi o ten aspekt biznesowy, no to też wiele firm po prostu zachowuje jakby wnioski dla siebie, bo to jest taka przewaga, której no, raczej byśmy nie chcieli się nimi tym dzielić, no bo dlaczego mamy jakby torować ścieżkę konkurencji na przykład? No, niektórzy powiedzą, że to jest tak duża przewaga, że aż niesprawiedliwa. Aha. Ale staramy się to demokratyzować. Więc jeśli chodzi o kampanię, no to na przykład jak mamy reklamę, wideo, jak mamy produkty, to możemy też patrzeć, robić te mapy cieplne i jeszcze patrzeć na ten odbiór. Możemy też pozycjonować, no bo jeżeli my mamy tą percepcję i chcemy pozycjonować produkt, to i chcemy na przykład znaleźć, załóżmy tą lukę na rynku, żeby wypozycjonować, była na przykład marka Smint, to są gumy do rzucia. I oni się zastanawiali, gdzie mogą się lepiej wypozycjonować, żeby ten produkt faktycznie znalazł swoje miejsce na rynku. I właśnie za pomocą tego właśnie badań tych neuromarketingowych, oni tam postawili bodajże na świeżość i pewność siebie, bo najpierw zrobili analizę rynku, gdzie są już produkty, na co one się pozycjonują, znaleźli sobie lukę. I później właśnie za pomocą jakby tych neurobadań oni sobie później tworzyli całą komunikację i wszystkie jakby te elementy, które tworzyły właśnie tą komunikację, mogli już projektować pod to pozycjonowanie, gdzie chcą się znaleźć, bo tu już bazujesz na percepcji. Więc percepcja i widoczność, później mam tą uwagę, zaangażowanie i pamięć, no bo przecież wszystkie to, że sobie klient jakby przypomni o twoim produkcie w danym momencie, wtedy kiedy potrzebuje, to bazuje na pamięci. Teraz skąd my wiemy, że ta na przykład ten przekaz zapadnie w pamięci? No nic dziwnego, że te wszystkie muzyczki są takie popularne, że one tak zapadają w pamięć, bo one wykorzystują jakby wiele mechanizmów, już chociażby taką muzyczkę można sprawdzić. Mamy też case banku ING, też opisane na stronie, bo oni też właśnie badali, ale z taki na przykład wpływ muzyki na postrzeganie wykorzystało Spotify. Właśnie mówiłam o tym case ostatnio na webinarze i napisałam też artykuł, bo oni nagrali w ogóle cały teledysk, pokazali właśnie, nałożyli ten czepek, pokazali jak tym osobom puszczali te playlisty i te muzyki, a oni w ten sposób stworzyli rytm, który wpada w ucho i dzięki temu stworzyli teledysk i oni to nazwali rytmem miliarda. I pokazali jeszcze, jak wyglądało całe to badanie i w ten sposób weszli na rynek indyjski. I to jest niesamowite, że no rynek indyjski jest można powiedzieć, mocno nasycony muzyką i różnorodnością, a oni będąc aplikacją muzyczną, musieli się tutaj wykazać. Więc
Mam nadzieję, że udało się odpowiedzieć na pytanie o tych zastosowaniach z Odgro, ale możesz podać, to spróbujemy razem. Tak, ale mam do ciebie takie teraz pytanie. Jeśli na przykład współpracujecie z firmami, to z czym w ogóle najczęściej jest problem, albo z czym oni przychodzą do was? Bo tutaj dawać dużo przykładów właśnie i dużych marek, i Spotify, co robił, i jak to jest z adsami, dawać naprawdę sporo tych przykładów, ale właśnie tak najczęściej, z czym jest problem, albo z czym firmy przychodzą, bo niekoniecznie też wiedzą, że z czymś mają problem. Może przychodzą z jedną rzeczą, a wychodzą z drugą. Najczęściej jest to kwestia, znaczy na ten moment jakby świadomości też tego, jak to wygląda w Polsce, to jest kwestia przetestowania i sprawdzenia kreacji, no bo to są ogromne oszczędności. Jeśli mamy wypuścić kampanię, która ma zostać, no mamy kilka na przykład wersji, to lepiej jest postawić na te, które będą, że tak powiem, docierało faktycznie z tym przekazem, no bo marketing też bazuje właśnie na tej skutecznej komunikacji, bo mamy niewiele tak naprawdę czasu. Owszem, moglibyśmy postawić takiego badanego i puścić tam, nie wiem, godzinny film o produkcie, no i co on z tego zapamięta. Często mamy te kilka sekund uwagi i musimy trafić z tym przekazem, więc zazwyczaj po prostu przychodzą właśnie po to, żeby zwiększyć tą skuteczność tych materiałów komunikacyjnych, właśnie żeby one miały większą skuteczność, bo no to też jakby to jest ta część wizualna i też można zbadać te odczucia, jakie są. Plus jeszcze no, strony internetowe i aplikacje, bo to jest ogromny rynek. Mamy cały ten e-commerce, który jakby to, jak jest zaprojektowana strona, dużo no, wpływa na konwersję ostatecznie, bo strona też nie może być za długa, nie może być za nudna, musi w pewnych momentach zaskakiwać, ale nie może za bardzo. Humor na przykład fajnie wpływa na zapamiętanie, ale jeśli przesadzimy z nim, no to będzie problem, czy też zrównoważenie emocji pozytywnych i negatywnych. Jeśli no, nie badamy tego, nie sprawdzamy, to tak naprawdę bazujemy na odczuciu, bo teraz tak, my stawiając się w roli marketera, my sobie tworzymy coś i wyobrażamy sobie, jak ta osoba to odbierze. Tworzymy te grupy docelowe, jeszcze mamy segmenty i my za każdym razem musimy tak się wczuć, tak empatycznie wczuć, jak ta osoba odbierze ten komunikat. No, neurobadania pozwalają jakby ułatwiają to zadanie, bo ty nie musisz się wczuwać, tylko bierzesz kilkanaście osób zazwyczaj wystarcza do tego, żeby już zobaczyć, jak wygląda ta reakcja i później masz oszczędności na całej komunikacji, którą tak naprawdę później prowadzisz. Dla agencji to jest w ogóle super sprawa, ponieważ często klient pyta się, no ale dlaczego to daliście? No tam tłumaczymy, dlaczego to tak wygląda, a nie inaczej, no bo chodzi o to, żeby tutaj przedstawić to w ten i ten sposób, żeby wzbudzić te emocje i tak dalej. No ale tak, nie wydaje mi się, żeby to tak było, ja tego nie czuję, no nie, żeby oni tak to odebrali. I teraz tak, zamiast jakby zastanawiać się, czy będzie tak czy tak, no to lepiej jest po prostu sprawdzić. I często jest tak, że na przykład dział marketingu ma już swojego faworyta. Mamy na przykład dwie propozycje. I co? Później okazuje się w tych badaniach, że ten faworyt to jednak nie jest tak dobry jak ta druga opcja, no bo okazuje się, że na przykład jakiś tam element lepiej po prostu wzbudza te emocje, które chcemy, gdzie chcemy się jakby pozycjonować w tych u odbiorców tych emocji, te emocje, które chcemy wydobyć. Więc to też jest super sprawa dla agencji, no bo jakby odpada, no to jest duży ciężar i konsekwencje, jeśli później uruchomią tą kampanię, to tak naprawdę jeśli ona pójdzie nie tak, to ty musisz albo odczekać, albo spróbować być może pod jakąś inną marką, żeby jeszcze raz tą komunikację poprowadzić tak, jak chcesz. To gdybyśmy na przykład chcieli, załóżmy wypuszczamy jakiś produkt i chcemy, żeby neuromarketing nam pomógł w zrozumieniu preferencji i zachowań konsumentów, to jaki template, jaki framework byś poleciła? Co byśmy wtedy mieli zrobić? Jeżeli, bo nie zawsze jakby w ramach jakby tego działań marketingowych jest w ogóle możliwość projektowania produktu też. Bo jakby te badania, neurobadania można jeszcze prowadzić przed jakby wprowadzeniem produktu i stworzeniem tego produktu, żeby w ogóle zobaczyć, jak ta osoba
jak te osoby będą, nie wiem, czy to korzystać z tego, jak będą to postrzegały ten produkt i tak dalej. Jeśli jest taka możliwość, no to super, no bo po prostu możemy obserwować tą aktywność mózgu i później właśnie te osoby dostają, znaczy marketerzy dostają taką, zazwyczaj jest to pajęczynka, gdzie są po prostu te poziomy emocji, na których chcą się skupić, żeby one były na tych najwyższych poziomach. Bo jeśli my prowadzimy komunikację, która opiera się na emocjach, no to a głównie przekazy marketingowe opierają się na emocjach, no to tak. Musimy wiedzieć, jakby te emocje. Framework jak wygląda? On wygląda zazwyczaj w ten sposób, że ustalamy jakby co tam chcemy zbadać, do czego zmierzamy, musi być ten cel. Później mamy przygotowywanie właśnie tych treści. No, tak na przykład przygotowanie, załóżmy, nie wiem, katalogu, porównanie dwóch wersji, zebranie tych badanych. Zazwyczaj tak, żeby to było tak naturalnie, to lepiej jest wziąć na przykład obecnych klientów i tam na przykład zaproponować voucher, tak się robi testy produktowe na przykład, że się zaprasza tam do testowania w salonie i za to dostajesz voucher. No i tak, i później właśnie jest prowadzone to badanie i później są analizowane, wraca się do sztucznej inteligencji. Te wyniki ona sobie tam właśnie za pomocą tych neurokorelantów analizuje. No i to, co później mamy, to właśnie jest ten wynik i rekomendacja. Tak właśnie było na przykład z case'em tego Drager, chyba tak to się będzie wymawiało. To oni właśnie tam mieli, że ta technologia nie pozwalała im obniżyć ceny zejść poniżej tam 200 euro, a deklaratywne były tam poziom deklaracji klientów, czy są w stanie zapłacić, także jest ok, to jest 100 euro. I później przeprowadzili właśnie te neurobadania i okazało się, że ta cena jest znacznie wyżej, kiedy oni się czują z nią dobrze. Bo to jest znowu percepcja, na ile ja widzę, że ten produkt jest porządny i jest wart tego, czyli co ja nim osiągnę, do tego, w jakiej cenie mi proponują tak naprawdę. Więc no, to są duże oszczędności, więc taki framework, no, to mniej więcej tak to wygląda. No i też badania neuromarketingowe mają tą super moc, że jakby potrzebujesz znacznie mniejszą próbę do tego, żeby wyciągać wnioski. No i też przez to, że mamy za każdym razem konkretne kreacje, czy to produktu, czy reklamy wideo, czy ulotek, wiesz, wszystko, projektowania półek sklepowych i tak dalej, no co chcesz, nawet architekturę załóżmy. To jak jest na przykład IKEA zaprojektowana, żeby chodzić po tym labiryncie, ale też mieć takie przystanki, żeby, bo kiedy na przykład masz już to przeciążenie poznawcze, czyli kiedy już po prostu, no jest ci wszystko jedno, już w połowie drogi, ty po prostu już chcesz stamtąd wyjść. To też no, jest jak już jest za dużo, to ja często tak mam. Jak jest dostanę za dużo opcji, to najczęściej w ogóle jest tak, że nie kupuję i czuję się mega przeładowany. To nie jest tak, że biorę pierwsze lepsze z brzegu, tylko nie kupuję w ogóle. Tak, tak. Więc właśnie mając to EEG, jesteś w stanie zaprojektować tak, żeby w tym momencie było coś przyjemnego, co pozwoli rozładować to przeciążenie poznawcze. Bo to a propos wyboru, my też jako klienci uważamy, no czym większy wybór, tym lepiej. Ale no jest paradoks wyboru, który mówi, że to tak nie działa. My po prostu okej, większy wybór, ale więcej wtedy mamy czynników do przeanalizowania. Więc my sobie analizujemy, a w końcu to jest tak wybór z wakacjami. Po prostu w pewnym momencie już wszystko jedno, gdzie jedziemy. My po prostu pojedziemy gdziekolwiek. Takim dobrym case'em na poparcie tej tezy, o której mówisz, jest przykład Head & Shoulders, szamponów. Oni mieli mega wtopę, to było tak z 15 mniej więcej lat temu. Każdy, kto tam jest zainteresowany, może sobie to wygooglować, ale oni mieli ponad 20 rodzajów szamponów i w momencie, jak to wprowadzili, to im sprzedaż siadła. I później musieli, znaczy w ogóle nie wiedzieli, dlaczego tak się stało. Po iluś tam miesiącach dopiero doszli do tego, że to może być przyczyną. Wycofali większość do kilku rodzajów tych szamponów i sprzedaż znowu wystrzeliła. Ale okazało się, że było za dużo i ludzie nie wiedzieli, co kupować i wybierali inne firmy po prostu. Tak, tak, tak. No, wtedy trzeba jakby stworzyć też ten wykres popytu i po prostu sprawdzić, ile jakby też tych opcji, jak one wpływają, te opcje i też jak na przykład wpływa też opakowanie na to, co wybieramy i tak dalej. No.
my chcemy, to też właśnie Kotler pisał o tym, bo my chcemy podejmować decyzje zakupowe, które będą sprawiały, że w jakiś sposób będą nas wyróżniały, że one będą takie pod nas, takie spersonalizowane, indywidualne, ale nie za bardzo, bo my nie chcemy odstawać od reszty swojej społeczności. Więc z jednej strony mamy tą personalizację, a z drugiej strony chcemy tak inni, więc teraz tak, jeśli mamy te produkty, załóżmy 20 szamponów, no to chcę, żeby one były idealnie pod moje włosy, ale też się zastanawiam, co tam inni mówili, jak inni to postrzegają, czy akurat wtedy ekspedientka nie idzie i nie patrzy, czy ja sięgam po ten szampon, czy może jakiś inny. Bo no, w przypadku badań to jest bardzo ważne i w momencie, kiedy mamy te deklaratywne, to chociażby to, załóżmy, że ty jesteś właśnie tym badaczem i pytasz się mnie o to i tak dalej i ja widzę, że ty jesteś bardzo uprzejmy, to ja też chcę być uprzejma i będę cię podawała takie odpowiedzi, które nie będą wpływały na zmianę tej naszej relacji. W przypadku właśnie tych neurobadań, jeśli my badamy jakby ten poziom emocji, no to możesz jakby sobie to wyciągnąć później z tego, że to nie będzie wpływało na ostateczny jakby wynik. Ja uwielbiam te wykresy, jak mamy dane deklaratywne i neurobadania, bo nagle w mózgu jest rozstrzał ogromny. Tak, tak. A tak, Gabi, powiedz sobie szczerze, wiemy, że nic nie jest doskonałe. To jeśli chodzi o wyzwania i ograniczenia odnośnie stosowania neuromarketingu, to jakie według ciebie są największe? Bo domyślam się, że na przykład, no w niektórych przypadkach to będzie na pewno cena. Znaczy, tak, my staramy się to demokratyzować, ale prawda jest taka, że to, że jakby neurobadania i neuromarketing jest jeszcze tak mało popularny, to jest po pierwsze właśnie kwestia tej ceny, bo jeżeli my sobie popatrzymy na cenę sprzętu, no to wow, jeszcze trzeba gdzieś ten sprzęt dać, jeszcze trzeba do tego często wykupić oprogramowanie, które jest na licencji właśnie dla subskrypcji, więc jeśli co roku masz płacić po prostu po kilka kółek, no to tak, tak. No, trzeba to jakby przeliczyć, spiąć to biznesowo, plus jeszcze do tego musisz mieć specjalistów, bo neuromarketing to de facto jest zastosowanie odkryć neuronauk w marketingu, w praktyce marketingowej. I teraz tak, jeśli no w takim badaniu musimy mieć osoby, które ogarniają neuronaukę, czyli neuronaukowców, i musimy pogodzić, znaleźć wspólny język, żeby dogadać się, jak możemy to przełożyć na marketing. No bo fajnie, że tam jest ta aktywność, fajnie, że tam coś się dzieje, że są te poziomy, no ale jeśli my nie jesteśmy w stanie nic z tym zrozumieć, no to po co nam są te badania? I ta bariera sprawia, że więksi gracze mają dostęp do tych badań, a to sprawia, że jest jeszcze bardziej nierówna jest ta konkurencja, no bo oni mają taką przewagę, bo często właśnie w tych dużych firmach po prostu tworzy się osobne działy i wtedy te badania jakby są zamknięte, w, że tak powiem, właśnie w ramach jakby tej firmy, no nie? I oni sobie wtedy mogą lecieć po prostu, ile chcą tych kampanii i tak dalej. Więc na pewno cena, na pewno ograniczenie ze względu na dostęp do specjalistów. Przecież w Polsce tak naprawdę można by było spokojnie zrobić listę i tam byłoby, no prawdopodobnie tak, przy dobrych wiatrach to tak kilkanaście, kilkadziesiąt może max, ale to chyba bardzo naciągane. Kiedy za granicą, no to po prostu się rozrasta. No przecież w samej Polsce jakby studia marketingowe wcale nie są jakby jakoś specjalnie długo i ten wciąż buduje się świadomość marketingu w ogóle w Polsce, że marketing jest potrzebny. Tak, to jeszcze panuje w wielu firmach, jeszcze z tamtej dekady takie podejście, że marketing to jest od zamawiania banerów i długopisów na eventy i to tyle, a sprzedażą to już się zajmują sprzedawcy na telefonie. Tak, tak, tak. A jeśli chodzi o przyszłość neuromarketingu, o te perspektywy, o to, jakie rodzą się trendy, to w którą stronę to w ogóle idzie i co obserwujesz, jeśli chodzi właśnie o te rzeczy, które w przyszłości mogą stać się bardzo popularne? To tak, w ogóle jeśli chodzi o marketing, to moim zdaniem to jest automatyzacja i sztuczna inteligencja.
To jest coś, co będzie się rozwijało i osoby, które jakby będą to olewały, tak kolokwialnie mówiąc, i po prostu odpuszczą sobie, nie będą się tego uczyć, to dużo stracą. No bo jeżeli my jesteśmy w stanie więcej zrobić, bo mamy takiego asystenta, który jeszcze dodatkowo nam podpowie, bo dużo tych działań marketingowych jest powtarzalnych, w sensie zmienia się te frameworki, ale de facto tam jakoś specjalnie, że tak powiem, tych kreatywnych działań jest często niewiele, więc ta sztuczna inteligencja siłą rzeczy będzie nas wybierała. To trzeba się zastanowić, w czym sztuczna inteligencja długo nas jeszcze nie zastąpi. No. Więc jeśli chodzi o ten marketing, to automatyzacja, sztuczna inteligencja, a jeśli chodzi o neuromarketing, to wśród takich trendów to na pewno minimalizacja sprzętu, żeby ci badani mogli swobodnie brać udział w tych badaniach. Też rozwija się ten VR i oni wtedy jakby tworzą jakby cały ekosystem do tego, żeby właśnie przeprowadzać przez tą ścieżkę zakupową i tak dalej. Teraz już nawet EEG robi się w takiej formie, takie naklejki, że daje się tutaj za uchem, przykleja się, tylko że minus jest taki, że to bardzo dużo kosztuje, jest jednorazowa. Ale jest, to jest niesamowite, bo jest, wiesz, minimalistyczne, wiesz, naklejasz sobie, nie musisz jakby niczego nakładać, być gdzieś tam poprzypinany i tak dalej, bo tak kiedyś to wyglądało, że to wyglądało się po prostu jak taka meduza, gdzie po prostu było poprzyczepiane mnóstwo tych rzeczy na ciele, teraz to już jest o tyle łatwiej, że właśnie są te okularki i to EEG, które się po prostu zakłada i idziesz na zakupy. Co też właśnie robimy testy na, zapraszamy właśnie różne osoby do tego, żeby testowały korzystanie z LinkedIna, jak to wygląda, na co zwracają uwagę, więc to jest coś niesamowitego. Więc jeśli chodzi o trendy, no to właśnie ta minimalizacja tego sprzętu, zwiększenie dostępności, myślę, że to jest coś, co jakby jest bardzo duże pole do eksploatacji i odkrywania i rozumienia, dlaczego tworzenia reguł, bo tak naprawdę my jakby wszystkie te badania później staramy się zamknąć właśnie w tych regułach, które później można powielać i wykorzystywać, żeby ulepszyć te działania, żeby to nie było właśnie na czuja. No, to tak pokrótce. Gabi, czy chciałabyś jeszcze coś dodać? Chciałam coś dodać. Chyba nie, chyba że ty masz może jakieś pytania. Wydaje mi się, że jakby można było o tym dużo, dużo jeszcze długo opowiadać, bo to jest niesamowity temat, bo de facto co chcesz, to możesz zbadać. I jest tu duże pole do eksploatacji. Teraz tak na przykład dzielę się tymi case'ami, to jest takie niesamowite, bo ludzie nawet nie wiedzą, że to można zbadać, no nie? Tylko po prostu wymyśla się tą kreację i wczuj się. No wczułam się, tak by to klient pewnie odczuł i pewnie tak by to odebrał. Chociażby były na przykład badania a propos płatności. Już samo to, że płacimy telefonem, wyzwala więcej przyjemności niż inne metody płatnicze. No i teraz pytanie, dlaczego? Dlaczego płacenie telefonem tak na nas wpływa? Dla nas konsumentów też jest cenna wiedza. I to, co bym chciała dodać, to żeby zachęcić i zainspirować do tego, żeby szukać i poszerzać horyzonty, bo ta wiedza jest. Co prawda jest, często to jest opisane w pracach w innych językach, po angielsku, po hiszpańsku, po włosku, po niemiecku, ale no chociażby sięgać po te, nie wiem, rozwiązania, na przykład tłumaczenia i pozostać wciąż otwartym na to, co się zmienia, bo teraz my teraz mówimy o tym, czym jest neuromarketing, jakie są narzędzia i tak dalej. I to jest super. Ja się bardzo z tego cieszę i chcę to popularyzować, żeby sięgać po tą wiedzę, ale jeżeli my nie będziemy szli dalej, nie stanie się to popularne, nie zdemokratyzujemy tego, to ta przewaga na przykład w innych krajach, czy to w Ameryce, czy w Chinach, no będzie nie do nadgonienia dla nas. Bo no popatrz na przykład, jak jest zaprojektowany TikTok. Wydawałoby się, kiedy wchodził TikTok, to wciąga strasznie. Tak, wydawałoby się, że nie ma miejsca wtedy, jak oni wprowadzali. Nie, no przecież potem on dodatkowy. I jeszcze jaki format? Wideo? Zwariowaliście? Jeszcze tańczony? Kto to będzie nagrywał? Kto to będzie wrzucał? Marki mają się tam reklamować? No nie bardzo.
I na przykład właśnie zostały udostępnione wyniki badań też neuromarketingowych, bo chcieli pokazać marketerom, że tam jest całkowicie inna uwaga, inny rodzaj uwagi, konsumpcji treści, więc jest to jakby przestrzeń do tego, żeby wykorzystać to w działaniach marketingowych. Ja jak wchodzę na TikToka, jestem pod wrażeniem, ale to dlatego, że ja jakby rozumiem te mechanizmy, które oni tam zastosowali i wiem, że trzeba, że tak powiem, z dystansem, ale tak jak masz na przykład młodsze pokolenia, to oni tego nie rozumieją, jak to działa, czy osoby, które działają poza, ale to, co oni zrobili, to jest majstersztyk. To muszę przyznać, że wow. I nie wierzę, że tam nie było jakichś głębszych badań robionych w tym kierunku, bo dokonali czegoś, co inni mówili, że to jest niemożliwe, żeby mogli urosnąć do tego stopnia. Tak, i mało tego, inne platformy aż zaadoptowały ich ten format, krótkie wideo. Przecież na Instagramie to w ogóle filmy, IGTV, to tam nie było na tym zasięgu. Instagram był tylko do zdjęcia. Teraz cały czas mamy rolki. Na tak, Facebooku tak samo. YouTube tak, shorty. Także TikTok stworzył nowy w ogóle taki trend światowy na konsumpcję treści. Także no, naprawdę zaszaleli ostro. Tak, tak, tak. No i oni mają teraz właśnie wyniki badań, które są dostępne normalnie online. Można sobie jako marketerzy zobaczyć, że no jest to jeden z dodatkowych argumentów, dlaczego jakby warto z nimi nawiązać współpracę. Nie, żebym reklamowała, ale bardziej jako przez aspekt jakby ciekawostki, że to się dzieje. Pytanie, a co my z tym zrobimy? Bo jeśli to tak po prostu przejdziemy sobie obok tego, no to niestety, ale to jest taka przewaga, której później nie da się nadgonić, bo my zgadujemy, a nie wiemy, co robimy. I to jest ten problem. Tak. Wtedy inni już za daleko odjadą, a my ich no już nie, ani nie dogonimy, ani nie przegonimy. Będą tak. Te, powiedzmy, przysłowiowe lata świetlne tak daleko, że no nie da rady tego zrobić. Tak, ja lubię porównanie, na przykład jak masz oprogramowanie Microsofta i oprogramowanie Apple'owskie. Kiedyś bardzo długo pracowałam właśnie na Microsofcie i wydawało mi się, że wszystko mam. Kiedy przeszłam na ten ekosystem Apple'owski, to ja byłam w szoku, jak oni mają to zaprojektowane. Czy oni wprowadzają te funkcje, które już od dawna są w innych oprogramowaniach, nie, na przykład na Androidzie. To nic, ale oni wiedzą, co robią i wiedzą, dlaczego i w którym momencie ma to zostać wprowadzone, kiedy to zostanie docenione i po co ma być wykorzystane. No inaczej to po prostu jest spowalnianie tak naprawdę oprogramowania, jeśli wrzucamy Bóg wie ile tych funkcji, bo większość na przykład ludzi uważa, przepraszam, może to nie to jest nieuogólniowe. Chodziło mi o to, że zdarza się często, można się spotkać z tym, że czym więcej funkcji, tym lepiej. No nie do końca. Bo w pewnym momencie trafimy właśnie na tą barierę jakby ceny, gdzie po prostu ci ludzie nie chcą już płacić więcej, no bo czy będę miał tą funkcję, czy nie, to już jest bez znaczenia. Jakby dla mnie to jest tyle i tyle warte, nie wiem, jako oprogramowanie na przykład do wideo rozmów. Gdzieś tak, ta granica jest. Im prostsze, tym lepsze. Większość osób, zwykłych użytkowników i tak nie korzysta z tych mega zaawansowanych funkcji, a przez to jest więcej crashy i system wolniej działa. I trudniej jest się tego nauczyć. Ja pamiętam, kiedyś też miałem oprogramowanie właśnie od Apple. Mnie tylko jedna rzecz od nich mocno odtrąciła, że celowo, i to dostali dużą karę za to, ale celowo poprzednie systemy spowalniali oni. Także to mi się nie spodobało, takie zagranie po prostu ze strony firmy, dlatego zawsze już ileś lat temu wróciłem do Windowsa i Androida. To sobie tam u mnie zagrabili po prostu takim zachowaniem, ale rzeczywiście tam ta intuicyjność była na dużo, dużo większym poziomie. My mamy obydwa, bo stwierdziliśmy, że tak, no, niektóre jego oprogramowania idą na tym, ale inne nie idą. Więc ostatecznie godzimy się z tym, że po prostu trzeba mieć dla w dzisiejszych czasach. Tak, jedno i drugie. Tak, ale to dobrze, bo konkurencja sprawia, że są lepsze produkty. Tak, trzeba się cały czas gonić i ulepszać. To jest prawda. Tak. Myślę, że wrócimy tutaj do rozmowy jeszcze za jakiś czas. Zrobimy sobie może taki odcinek bardziej o tych case'ach, o których wspomniałaś. I trochę takie, może damy więcej tipów, co osoby mogły, może nie to, że tak na czuja wdrażać, ale jakieś takie najlepsze praktyki, które z doświadczenia obserwujesz. Jeszcze raz dziękuję Tobie za rozmowę
I oczywiście zachęcam wszystkich słuchających, żeby udostępniali ten odcinek dalej, bo był mega, mega ciekawy. I no, niestety neuromarketing nie jest zbyt modny, czy popularny, czy po prostu dobrze znany w Polsce. A Gabi przedstawiła nam tutaj sporo takich i smaczków, i case'ów, i wiedzy teoretycznej, i praktycznej. Także jeszcze raz dziękuję Gabi za ten odcinek. Dziękuję bardzo, to była czysta przyjemność móc uczestniczyć i dzielić się tutaj wiedzą. No i mam nadzieję, że jakby to pozwoli dalej eksplorować ten temat i szukać tej wiedzy i się rozwijać. Jeszcze raz dzięki. Dzięki wielkie. Hej, mam nadzieję, że podobało Ci się to wideo. Jeśli tak, to polajkuj i subskrybuj kanał, bo robimy takie filmy regularnie tutaj na YouTube, a jeśli masz pytania, to śmiało zadaj je w komentarzach na dole. W miarę możliwości odpowiadamy na bieżąco i powinny Tobie się wyświecić teraz inne filmy, które możesz obejrzeć i do których obejrzenia zachęcam. Także wszystkiego dobrego i dużo sukcesów. Rafał Schreinert.